To Rosjanka wypaliła do Igi Świątek po tym, jak przegrała. W sieci krąży nagranie. Iga Świątek dopiero co występowała na korcie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, a już wzięła udział w kolejnym turnieju. W sobotę rozegrała ćwierćfinał w Tacincinnati. Końcówka meczu była nerwowa. Kamery uchwyciły, co zawodniczki powiedziały sobie przy siatce. Powtarza się afera z Amerykanką? Iga Świątek dopiero co zgarnęła brąz na IO. Teraz kolejny turniej. Polska tenisistka była jedną z gwiazd tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Po zaciętej walce wróciła do kraju z brązowym medalem. Nie obyło się jednak bez skandalu. W ćwierćfinale rywalka Igi Świątek zarzuciła jej nieszczerość po przegranym meczu. Powiedziała midze, że nie musi być nieszczera w sprawie mojej kontuzji. Wiele rzeczy dzieje się przed kamerami i jest wielu ludzi z mnóstwem charyzmy. Wychodzą i w jeden sposób zachowują się przed kamerami, a w inny sposób w szatni, stwierdziła po spotkaniu. To jednak nie wyprowadziło z równowagi liderki rankingu, która po przygodzie we Francji wzięła udział w kolejnym turnieju. W sobotę mogliśmy oglądać ją podczas ćwierćfinału w Tacincinnati, gdzie zmierzyła się z Rosjanką, Mirą Andrzejewą. Końcówka spotkania była bardzo nerwowa. Wstrzymano oddech, gdy zawodniczki spotkały się przy siatce. Iga Świątek w półfinale w Tacincinnati dominowała nad Rosjanką. Sobotnie spotkanie na korcie wywołało wiele emocji. W pierwszej partii to 17-letnia Rosjanka triumfowała z wynikiem 6-2-4. Później to jednak Iga Świątek wyszła na znaczące prowadzenie, kończąc mecz zwycięstwem w kolejnych setach 3-2-6 i 5-2-7. Nerwowa sytuacja rozpoczęła się już pod koniec meczu, kiedy to rywalka Polki miała szansę na przechylenie szali na swoją korzyść. Kropka olimpijka nie dała się jednak zdekoncentrować i doprowadziła mecz do końca. Gdy wszystko było już jasne, Iga Świątek wyrzuciła ręce w triumfalnym geście, a na twarzy Rosjanki pojawiło się ogromne rozczarowanie. Tradycyjnie zawodniczki żegnają się po meczu przy siatce. Po ostatnich doświadczeniach wstrzymaliśmy oddech, czekając na to, co powie rywalka Polki. Kamery uchwyciły wszystko. Kamery uchwyciły słowa tenisistek po meczu. Co Iga Świątek usłyszała od przeciwniczki? Po niesportowym zachowaniu Daniel Collins wiele mówiono o tym, że jej przypadek może nie być wyjątkiem. Iga Świątek jako liderka rankingu pokazuje ogromne umiejętności, które na korcie przyprawiają rywalki o gorączkę. Gwiazda jest nie do zdarcia nawet po krytyce. Na całe szczęście w tym przypadku 17-letnia Rosjanka pokazała więcej klasy. Podczas pożegnania przy siatce uznała wyższość rywalki i przybijając z nią piątkę, pogratulowała występu. Fani z całego świata komentują wideo i są w szoku dojrzałości młodziutkiej zawodniczki. Dobra robota, rzuciła. Półfinał w Tacincinnati odbędzie się w niedzielę 18 sierpnia o godzinie 17. Iga Świątek zmierzy się z gwiazdą sportu, Aryną Sabalenką. Spotkanie z pewnością będzie pełne emocji.